da Luta MTV. MTV, Sebastian Markowski, witam i zapraszam wszystkich do obejrzenia reportażu z rajdu terenowego w rejonie Wąchocka, poligonu doświadczalnego Stara. Przeprowadzić w dniu dzisiejszym wywiad z zawodnikami rajdu terenowego w Wąchocku. Przedstawcie się, chłopaki. Wojciech Budziony, kierowca. Mariusz Gwizdowski, pilot. Chciałbym, żebyście powiedzieli kilka słów o tych zawodach, o regulaminie, jak to wygląda, kto może w nich uczestniczyć, w ogóle skąd jesteście, jaka pasja do tego, skąd ta pasja. Wojtek, dać się może do siebie. Ja jestem z Siemianowic Śląskich. A pasja zaczęła się u mnie do jeżdżenia jakieś 10 lat temu. No i od tego czasu jeździmy. Najpierw w osobówkach, teraz w ciężarówce. Ty jesteś pilotem. Tak, jestem pilotem. Moja pasja zaczęła się 20 parę lat temu. Właśnie też od samochodu takiego gazika. No i później to wszystko ewoluowało. Teraz właśnie jeździmy ciężarówką w rajdach. Ja jestem z okolic Krakowa, dokładnie tam na Jurze Kłodzko-Czesławowskiej, mam swoją bazę. No i pasja właśnie łączy się z życiem, z całą otoczką tego, co robię i tak dalej, bo i prowadzę właśnie szkoły jazdy obrądowej, no i też turystykę obrądową, tak szeroko posuniętą, imprezy. Właśnie tu z Wojtkiem robimy, jeździmy, tutaj zapraszamy ludzi, jeździmy z... W kordonie, można powiedzieć, właśnie turystycznie pokazują okolice. No teraz właśnie wylądowaliśmy u Was. Bardzo fajna okolica, właśnie w Starachowicach, tutaj super rally. No i ogólnie bardzo dobrze się bawimy. We'll be right back.
chcecie coś powiedzieć o programie tych zawodów? Jest to rajd szybkościowy, składa się z dwóch odcinków. Każdy odcinek powtarza się 4 razy albo 5 razy dzisiaj, w zależności jak pozwoli czas. No i właściwie wystartować może każdy, wystarczy samochód, kask i trochę oleju w głowie. Tak jest, różne modyfikacje są, czyli różne grupy właśnie dla samochodów. Tam i bardziej właśnie, powiedzmy sobie, i seryjne samochody, i bardziej zmotane, no i tak jak my jeździmy w klasie właśnie ciężarowej. Też są motory, kłady, także dość duży rajd, dość ciekawa impreza. No i tak jak wcześniej mówiliśmy, no tereny jak najbardziej tutaj piękne, pozwalające na no, przeżycie takiej przygody z lekką adrenaliną. Wszystko zależy od tego, jak się ciśnie. Mniej lub bardziej właśnie adrenalinowo jest. Jak wiecie, przygotowujemy się do wyprawy po Syberii i tutaj od fachowców, od kolegów, praktyków chcę się dowiedzieć, jaki byście nam samochód polecili jako samochód wyprawowy na Syberię. Przejechać całą Rosję chcemy. Ja jako zdecydowany fan Toyoty polecam Toyotę. Toyota. No, ja generalnie tam bez jakiegoś mniejszego, większego doświadczenia wiem, że na Rosji dobrze by się sprawdził GAZ 66 i to jakby zdecydowanie polecam, bo raz, że części, serwis, a dwa, że te samochody one są stworzone do tamtejszych warunków. Nie omieszkam jednego pytania, co myślicie o starze? Star jak najbardziej, dobra bazówka, dobre polskie wykonanie, czemu nie? Bo jak wiecie, znajdujemy się na poligonie doświadczalnym Stara, gdzie te samochody właśnie po tym terenie, po którym jeździcie dzisiaj, tutaj w tych warunkach były samochody testowane. I one były produkowane, testowane i jeżdżone na całym świecie, czyli się sprawdzały. Tak jest, właśnie testujemy tutaj. Szkoda, że żaden Star się nie pojawił na rajdzie. Posłuchajcie, może wy kiedyś wystartujecie Starem. Ja powiem szczerze, już tu przy kamerze mogę wam w tym pomóc. Jako starachowiczanie z przyjemnością z wami podejmę jakąś współpracę, każdą pomoc możecie na mnie liczyć. Najbardziej dziękujemy. No i do zobaczenia. Będziemy spełniać. Dzięki za wywiad. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Salutem TV. Trzymaj.